No hej, witam Was. Słuchajcie, tak jak Wam obiecałem, w tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić pewne ogólne założenia uniwersalnej takiej strategii. Ona nie została jeszcze w żaden sposób przetestowana, natomiast jej logika wskazuje na to, że powinna ona działać na wszystkich interwałach. No i może nieco przybliżę troszeczkę jej ogólne założenia. To, co widzicie tutaj na wykresie, to mamy średnie kroczące, wskaźnik stochastik oraz MACD. I teraz może sobie wyjaśnimy kilka rzeczy, bo wszystkie te wskaźniki nie są potrzebne na wykresie. Natomiast ja już sobie wcześniej przygotowałem po to, żeby Wam wyjaśnić, w jaki sposób działa i funkcjonuje MACD. A zatem to, co tu widzimy, przede wszystkim chciałem, żebyśmy się teraz skupili na średnich kroczących. Widzimy tutaj trzy średnie kroczące wykładnicze. Jest to wolna średnia krocząca fioletowa, to jest setka. Szybsza średnia krocząca zielona, to jest 50. Natomiast najwolniejsza średnia krocząca to jest 10. Ona jest taka przerywana. Na razie nią sobie głowy nie będziemy zawracać. No i teraz tak, jeżeli się przyjrzymy, tak jak średnie nam pokazują trend, to warto zwrócić uwagę na pewien jeden zasadniczy fakt. Mianowicie to, czy średnie są rozchylone, czy zbiegają się razem ze sobą. Czym bardziej średnie są rozchylone, tym bardziej możemy powiedzieć, że trend przybiera na sile i jest mocniejszy. Jeżeli zaczynają się zbiegać tu do siebie, to trend słabnie i się odwraca. To jest bardzo ważne, tak? Ponieważ tą zbieżność i rozbieżność pomiędzy tymi średnimi pokazuje nam właśnie wskaźnik MACD tutaj. Ten histogram, który tu widzimy, właśnie przedstawia ten obszar pomiędzy tymi średnimi. Jeżeli on jest mniejszy, to znaczy, że trend słabnie. Jeżeli on jest coraz większy, to znaczy, że trend rośnie. W ten sposób będziemy czytać właśnie ten wskaźnik. Natomiast co ciekawe, ta średnia tutaj fioletowa, to we wskaźniku MACD to jest linia 0, tak? To jest ta linia 0 tutaj. Natomiast ta średnia zielona to są brzegi tego histogramu, tak? Natomiast ta najwolniejsza średnia dziesiątka, którą tu widzicie przerywaną, to jest tak samo tutaj ta średnia na tym wskaźniku. To jest dosłownie to samo, tak? Natomiast w tym momencie ta średnia nie interesuje, natomiast najbardziej chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na tą zbieżność i rozbieżność średnich, która jest właśnie pokazana na tym histogramie. I teraz tak, ja sobie te średnie tutaj usunąłem, tak żebyśmy mieli czysty wykres. I teraz zobaczymy sobie, omówimy sobie kwestię trendu, tak, i interpretacji tego wskaźnika. Otóż standardowo przyjmuje się, że sygnał wejścia w trend jest w momencie przecięcia tej linii 0. Natomiast ja muszę zwrócić uwagę na to, że trend zaczyna się, może ja narysuję w tym miejscu, tak, a kończy się na przykład w tym miejscu. Podobnie na wskaźniku, co nas będzie interesowało, tutaj to miejsce przede wszystkim i to miejsce, tak. Jak widzimy, wskaźnik ten, ja może przesunę wykres, to jest taka sinusoida, tak. A zatem to, co nas interesuje, to przede wszystkim górki tej sinusoidy i dołki tej sinusoidy, tak? Czyli to będzie przedmiotem naszego zainteresowania. Jak sobie tutaj wyznaczymy ten trend, zobaczymy, to jest ten odcinek, tak? Na wskaźniku MACD on to będzie tutaj ten odcinek, tak? Czyli widzimy, że to jest cały ten trend. Podobnie będzie tutaj, stąd się zaczyna, kończy się tu, aż na samej górze, tak? Podobnie będzie tu się zaczyna, kończy się na dole. Czyli to będzie odpowiadało nam, ten odcinek mamy tu na wykresie, na wskaźniku będziemy mieli tutaj, tak? Ten odcinek mamy tu, na wskaźniku będziemy mieli tutaj, tak? I tak dalej, tak? Także to będzie właśnie przedmiotem naszego zainteresowania. Ja sobie może usunę te linie na razie, bo są mi niepotrzebne. OK. Okej,
Ok, a zatem do wyznaczania trendu będzie nam właśnie służył wskaźnik MACD i będziemy się nim właśnie posiłkować w tym celu, że będziemy patrzeć właśnie na na tą sinusoidę tutaj, góra-dół. I jeżeli na przykład tu w tym przypadku na górze widzimy, że że wskaźnik nam zawraca, wówczas kierujemy swój wzrok na wykres i musimy zobaczyć, czy jest tu w ogóle w cenie jakieś potwierdzenie tego, że ta nawrótka następuje. O co mi chodzi? Dokładnie o sekwencję trendu spadkowego, czyli niższy dołek, niższy szczyt, niższy dołek, tak? Jeżeli coś takiego nam wystąpi, wówczas możemy przyjąć, że wskaźnik nam pokazuje rzeczywiście i w sposób obiektywny, że ten trend zawraca. Chodzi o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, jak to była wcześniej, że wskaźnik pokazuje niby, że zawraca, natomiast tutaj nie widzimy żadnej sekwencji, tak? Czyli jest konsolidacja. Zobaczcie na przykład w tym przypadku, tak? Tutaj nam wskaźnik zawraca, widzimy tą nawrotkę, natomiast w cenie również mamy potwierdzenie, bo jest jakby formacja podwójnego dna, tak? A zatem takimi sygnałami, które odwracają trend, właśnie statystycznie najczęściej jest formacja double bottom, or formacja double top, tak? Ewentualnie może być to głowa z ramionami, lub zwyczajnie sekwencja price action, tak, czyli wyższy szczyt, wyższy dołek, wyższy szczyt, wyższy dołek. To jeszcze nam nie mówi o tym, kiedy wchodzić w pozycję. O tym sobie powiemy właśnie przy okazji wskaźnika stochastic. Ok, teraz sobie wyjaśnimy, jakie zastosowanie jest właśnie tego wskaźnika stochastika właśnie w naszej strategii. Tak jak żeśmy sobie wcześniej powiedzieli, że MACD nam pokazuje trend, tak, od szczytu tego histogramu do samego spodu tego histogramu. Ja sobie może ten trend narysuję na wykresie, tak, to jest ten trend dokładnie, on będzie trwał dotąd. Natomiast to, co tu widzimy na stochastiku, ja to również narysuję, to jest dosłownie to, czyli mamy tak: impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta, tak? Czyli to jest dosłownie, są te fluktuacje ceny, to mamy dosłownie narysowane to. Dlatego właśnie stochastik posłuży nam do otwierania transakcji. Ok, w dalszej kolejności, omawiając metodę wejścia stochastika, chciałem, żebyśmy się bardziej skupili, ponieważ jest to bardzo ważne i przedstawimy sobie, jak klasycznie otwiera się transakcje, natomiast pokażę to, co ja proponuję. No i może sobie, ja to może rozrysuję, tak? Czyli zobaczymy, jak mamy tutaj przykładowo impuls, na stochastiku to jest ten impuls, tak? Czyli standardowo wchodzimy zgodnie z trendem, to w tym momencie, kiedy trend jest spadkowy, tak, pokazuje nam to spadkowy i klasycznie traderzy wchodzą w momencie, kiedy stochastik również jest ustawiony w tym samym kierunku, co jest trend. Moim zdaniem jest to za późno, dlatego że wejście byłoby na przykład gdzieś w tym momencie, tak, i zaraz stochastik zawraca, tak, i w tym momencie my tracimy. Dlatego ja postanowiłem, żeby to wszystko odwrócić. Jeżeli nam pokazuje MACD, że jest trend, że trend jest spadkowy, tak jak tutaj, ja sobie to zaznaczę, trend jest spadkowy, to my czekamy, jak stochastik pójdzie do góry, tak? Czyli widzimy tutaj tą korektę, jak zrobi, tak? I dopiero wtedy otwieramy transakcję gdzieś w tym momencie, stop powyżej dołka, co nam daje szansę na niskiego stop lossa i złapanie tego całego ruchu, tak? Czyli wtedy otwieramy gdzieś w tym momencie, jak stochastik idzie w przeciwnym kierunku, czyli on musi wykonać korektę, tak? A nie, że idzie zgodnie z trendem, bo to, co idzie zgodnie z trendem, to jest impuls, tak? Natomiast korekta zawsze idzie w przeciwnym kierunku do trendu, a my mamy wchodzić na korekcie, a nie na impulsie, tak? Dlatego wchodzenie na impulsie uważam, że jest za późno i później doprowadza do takich sytuacji, że wchodzimy w momencie, kiedy wchodzimy, cena nam zawraca, tak? Każdy z nas miał doświadczył tego typu sytuacji na rynku, tak? A zatem jeszcze raz.
tym przypadku pokażemy, kiedy cena robi impuls w dół, mamy tutaj na to na tym, to my nie wchodzimy w transakcję zgodnie z impulsem i zgodnie z trendem, tylko dopiero jak cena robi korektę, a korekta jest przeciwko trendowi. Otwieramy gdzieś tutaj transakcję, stop lossa dajemy powyżej jakiegoś, nie wiem, szczytu, jakiś tam okres i wtedy łapiemy ten ruch. I o to właśnie dokładnie chodzi w tej strategii. Słuchajcie, mam nadzieję, że w miarę to w jakiś sposób, nie wiem, zwięzły i zrozumiały wytłumaczyłem. Jeżeli będą jakieś pytania, no to piszcie na grupie. Postaram się na te pytania Wam wszystkie odpowiedzieć. No i możemy zacząć już powoli testować tą strategię. Także trzymajcie się. Cześć.